Atak nożownika w szkole na Mazowszu. Na jaw wychodzą wstrząsające szczegóły. W środę 29 listopada po południu Polskę obiegła dramatyczna informacja o ataku nożownika w szkole w miejscowości Kadzidło, województwo mazowieckie. 18-latek zaatakował dwóch 19-latków i 19-letnią dziewczynę. Szczegóły jego działania są wstrząsające. Atak nożownika w szkole w Kadzidle. Dramatyczne sceny rozegrały się w środowe popołudnie w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Jeden z uczniów czwartej klasy, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego z niewiadomych przyczyn nagle podczas zajęć lekcyjnych zaatakował innych uczniów, dwóch 19-letnich chłopców i 19-letnią dziewczynę. Sprawca według relacji świadków miał działać jak w amoku. Jednego z chłopców trafił w szyję, a dziewczynę ranił w brzuch. Ranny 19-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. 19-latka z kolei została przewieziona karetką pogotowia. Sprawca dodatkowo poza szkołą zaatakował trzecią osobę i ranił ją w przedramię, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Atak nożownika w szkole. Napastnik został ujęty. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak po trwającej ponad godzinę obławie został zatrzymany w okolicach miejscowego stadionu sportowego, około 500 metrów od szkoły. Na ciele miał obrażenia, prawdopodobnie próbował popełnić samobójstwo. Pozostali uczniowie szkoły zostali zebrani w jedno miejsce w szkole, gdzie byli pod opieką m.in. policjantów, przekazał powiat ostrołęcki, organ prowadzący szkołę, w której doszło do dramatycznego zdarzenia. Wstrząsające relacje świadków po ataku nożownika w Kadzidle. Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż, relacjonuje w rozmowie z Polsat News jeden z uczniów będący świadkiem zdarzenia. Dodał, że sprawca zaatakował dziewczynę, której zadał 3 ciosy, a potem jeszcze jedną osobę. Wtedy wyskoczyłem przez okno i zadzwoniłem po pogotowie, mówił. Miejscowe władze podjęły decyzję o odwołaniu jutrzejszych zajęć lekcyjnych. Na piątek zaplanowano rozmowy uczniów i nauczycieli z psychologami. Wszyscy są bezpieczni. Służby, policja czuwają nad porządkiem publicznym na terenie gminy i powiatu, informował wojewoda mazowiecki Tomasz Bocheński.